Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to kolejny odcinek z Car Mechanic Simulatora. Dzisiaj będziemy może kończyć już Jaguara XJ220, zobaczymy. Już mamy na nim zysk 20,5 tysiąca, aczkolwiek wiecie, no tak naprawdę ze 20 tysięcy to ja w niego wpakowałem, więc to taki jest zysk, a no tak naprawdę większość w niego... Większość zysku to są części, które kupiłem, o. W ten sposób możemy tak to nazwać. Oczywiście przypomnę też. Okej, dobra, czekajcie, jeszcze kupię. Zwrotnica przednia B. Przypomnę też, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapę w górę, dać znać w komentarzach pod filmem. Wpaść na drugi kanał, na Instagrama, fanpage'a, Discorda. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. No i oczywiście możecie też zostawić suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie na tym kanale. Jak mówiłem, z dnia na dzień czuję się lepiej, aczkolwiek no dalej będą takie przerwy podczas mówienia się mogły zdarzyć, nie? Jak będę chciał kasznąć coś albo poddychać sporo, żeby na przykład nie umrzeć tutaj na wizji. Wahacz górny. Dobra, cyk, cyk, cyk. Nie, a tak poważnie, no to muszę po prostu czasem odetchnąć, żeby nie kasznąć czy coś, także wybaczcie widzowie. Alternator też tuningowy oczywiście, nie? Alternator, cyk. Dajemy jak najwięcej rzeczy, które możemy kupić z tuningu, dzięki czemu wiecie, samochód od razu przy okazji będzie pewnie więcej wart i będzie lepiej działał, nie? Bo też chcemy go sobie przetestować później na to, że dobra, tłok z korbowodem. Rozumiem, że tłoków tutaj... O, są. Dobra, tłoków to się nie spodziewałem. Tłok z korbowodem, ale co tam trzeba do niego? Pierścienie tłokowe. Rozumiem, że tłok, więc nie będzie pierścieni. Pierścienie tłokowe. Razy 6. Taki tłok, pierścień, taki tłok, pierścień. Dobra, ej, ten samochód będzie najbardziej stuningowanym samochodem, jaki zrobię, nie? Na to wychodzi. Bo jeszcze w żadnym samochodzie nie dałem tyle stuningowanych rzeczy. Pompa wody, V6, coś tam. Wydaje mi się, że nie było w tuning. V6, TWR. Nie było tu pompy wody. Bo stąd kupiłem wszystkie rzeczy. V6 TWR. Dobra, mam też kilka ciekawostek tutaj od was, więc zaraz sobie do nich przejdziemy. Aczkolwiek w tym momencie szukamy skrzynia biegów jest. A where is pompa wody? Tutaj, pompa wody. Okej. Mamy to. Możecie też napisać, czy brak jakby do naprawienia tych rzeczy, które zazwyczaj mogłem naprawić, jest z tego względu, że właśnie są to rzeczy jakby zrobione pod oryginalny pojazd, nie? Pod Jaguara. I takich rzeczy konkretnych nie można później naprawiać. Koło pasowe V8. Głowica... A, jest! Głowica B. Zazwyczaj te głowice na przykład mamy właśnie, wiecie, z naprawiania samochodu. Z naprawiania części, oczywiście ja tam kilka zniszczyłem dzisiaj przy naprawianiu rzeczy, aczkolwiek wiecie, no w dalszym ciągu wydaje mi się, że tutaj bardziej polega to na tym, że jeżeli to jest pod Jaguara, no to i tak nie możemy tego naprawić. Ewentualnie może na wyższym poziomie moglibyśmy to zrobić. Nie wiem. Dobra, turbo sprężara od razu wchodzi, Jezu jak to wygląda. I to się kuźwa błyszczy. I to jest ten wyższy poziom, można powiedzieć, tego już robienia pojazdów, jeżeli dajemy części tuningowe. Szkoda, że to w zwykłym sklepie nie ma z jakiejś zakładki tuning, nie wiem, czy by nie było łatwiej. A wałek rozrządu kupiłem jeden, kuźwa, trzeba cztery. Jeżeli tutaj o to chodzi, V6 TWR. A, bo to są A. Dwa takie trzeba kupić. Nie wiem, czy mam B. Szczerze. Czekajcie już. Tak. Mamy.
Dwa takie. A, tu mam ulepsz... No dobra, no to jak mam, to już oddam, powiem wam. Bo widzieliście, teraz już było. Dobra, koło zębate, wałka rozrządu. Koło zębate, wałka rozrządu. Koło zębate, wałka rozrządu razy 4. Do kupienia, cyk, cyk, cyk i cyk. Pokrywa wałka rozrządu razy 12. O kurcze, pieczone, to jest też V6. Dobra, V6, V6, TWR. 12 musimy tego kupić. Po 6 na jedną część chyba wychodzi, nie? No, zakładanie tych małych takich części może być lekko irytujące. Cyk. Co tam w ogóle u was, widzowie, słychać ciekawego? Oczywiście niestety wiemy, co ciekawego. Co nieciekawego dzieje się ogólnie aktualnie, ale co tam u was słychać? Mam nadzieję, że u was lepiej niż u mnie, chociaż no też jest lepiej, no bo już ze szpitala się wyszło. Już się powoli człowiek zaczyna trochę ogarniać. No, ale dieta, spanie, czy ruszanie się, czy nagrywanie dalej jest mega problematyczne. Nie powiem, że nie. Franio Gangster napisał ciekawostkę. Dragstery Top Fuel posiadają silniki z tylko dwoma zaworami na cylinder i generują od 6000 koni nawet do 20000 koni mechanicznych. Jednostka ta wytrzymuje tylko 4 sekundy, czyli dokładnie jeden przejazd, potem jest całkowicie rozbierana. A dlaczego? Tak, w sensie dlaczego? Ja bym się chciał dowiedzieć, dlaczego tak jest. Czy to jest taka moc, że po prostu więcej nie wytrzymie? Czy o co chodzi? Czekajcie, świeca zapłonowa. Że budują takie dragstery w ten sposób, że właśnie wytrzymają jeden taki szybki run, a później już do pilzna całkowicie? Może i tak, pokrywa głowicy. Okej, okay, V6, dobra. Tutaj typ A pewnie też. O, typ A mam, bo nie... Typ A mam, bo nie zepsułem. Ale tej drugiej już nie mam, niestety. V6, TWR. Pokrywa głowicy. Typ B bodajże nie mam, nie? Tak. Typ B nie miałem i już mam. Proszę was bardzo. Kolektor dolotowy. O, dobra. Mamy jeszcze tuningowane części do wrzucenia. Proszę was bardzo, cyk. Jezu, jak to wygląda dobrze. Listwy wtryskowe też stuningowane. Dobra, tej drugiej listwy wtryskowej nie kupiłem. V6 TWR. Listwa wtryskowa. Dobra, jest. Przepustnica. Też mam jedną. No to będzie, powiem wam tak, dlatego że mam drugą, to po prostu dam jedną stuningowaną. Jedna będzie bez tuningu, no, no cóż. Korzystajmy z tego, co mamy po prostu, nie? Jak to mówią. Rolka prowadząca. I pasek klinowy typ A. V6 TWR szybciej będzie. Pasek klinowy typ A, pasek klinowy typ B, pasek klinowy typ C, nie wiem, kupię już 3, kuźwa, żeby były. O, patrzcie, i przynajmniej mam wszystkie od razu na oddanie. Git, git, git. Napinacz paska. Rolka prowadząca kolejna. Ile tu jest tych rolek, nie? Ale patrzcie, jak to teraz wygląda w ogóle. The Mighty Jaguar w środku. Ja dupca. Ej, naprawdę, naprawdę nieźle to wygląda, powiem wam. Dobra, rozdzielacz zapłonu. I to gdzieś tu powinno być. Rozdzielacz zapłonu. Nie, nie, on ma inne oznaczenie. V6 TWR. Nie, no to czemu go tu nie ma? Huh.
Jednak nie widać wszystkiego. Czy ja jestem po prostu ślepy? Mogę być ślepy. Rozdzielacz zapłonu. Jak rozdzielacz? Rozdzielacz zapłonu. Elektronika. To może być elektronika po prostu, dobra. V6 TWR. A no jest. Prawda, jest to rozdzielacz zapłonu. I tu jeszcze będą te rzeczy, palec rozdzielacza będzie stuningowany? Nie. A myślałem, że coś tu było jeszcze. O, jest po tuningu kopułka rozdzielacza. I przewody po tuningu, okej. Okay. O, to ładnie wygląda. Ej, naprawdę fajnie to wygląda w tej wersji przedmiotów stuningowanych, nie? Oczywiście są to główne kolory, jest taki piękny, błyszczący się wręcz po prostu do połysku kolor czerwony i czarny, no. Tak to mniej więcej wygląda, także z tej perspektywy, z górnej, mamy tu wrzucone chyba wszystko. Okej, tu możemy dwa wahacze górne od razu kupić. Wahacz górny. O, tuleje nam się pokończyły. Tuleja, a będzie nam ich potrzebnych z 10 pewnie co najmniej jeszcze. O, przepraszam, musiałem sobie poddychać trochę. Dobra, cyk. Osłona przegubu osi przedniej. Osłona przegubu osi przedniej. Dwukrotnie, dobra. To jest trochę inaczej zrobiony samochód. Więc tak może być. Piasta przednia. Jednej przynajmniej nie rozwaliłem, więc od razu ją miałem. Tarcza hamulcowa wentylowana to samo. Piasta przednia. Piast. Łożysko piasty. Piasta przednia. Okej, mamy to. Tarcza hamulcowa wentylowana jest. Łożysko piasty jest. A, kupiliśmy tego ostatnio trochę, okej. I zaślepki półosi pewnie nie kupiliśmy, a jak? Zaślepka to jest. Zaślepka półosi to jest coś, co. Czego nie możemy naprawić i musimy po prostu sobie korzystać z tego, co mamy. Klocki hamulcowe, zacisk hamulca. Jest git. Przynajmniej na ten moment. I teraz tak, zaślepka półosi. Tutaj mamy naprawdę sporo części, powiem wam. Jeszcze przecież koła będziemy musieli dokupić, nie? Jakieś fele dokupić. Tego jest, naprawdę sporo jest tutaj roboty. To się tak wydaje, że niby nie, a jednak jest tego trochę do zrobienia. Wszystkie dolne wahacze, wszystko to zrobimy, jak podniesiemy sobie znowu samochód na podnośniku. Także let's go. Powiem wam, aż nie wiem, czy się uwiniemy w dzisiejszym odcinku z tym jeszcze, nie? Tak po prawdzie. Belka poprzeczna przednia krótka. Belka po... poprzeczna przednia krótka. Okej, od razu patrzcie, 4 tuleje. Wahacze też są tuleje. Czekajcie, ja 12 kupiłem tulei, tak? Będzie nam 8 potrzebnych. Możliwe, że z 12 akurat nie zużyjemy od razu. Na samym wstępie. Stabilizator przedni. Stabilizator przedni. Przekładnia kierownicza. No, od nawalenia rzeczy. Bez kitu. Zbiornik paliwa. Też do kupienia wszystko. Pompa od góry, później chyba nie, od tego. A, i dajemy pompę turbo. Dolne ramię wahacza A. Tylko jedno mieliśmy. Oczywiście dwie tuleje wchodzą przy okazji. Dolne ramię wahacza A.
Czekajcie, ile to miało procent? 86, łącznik stabilizatora. Łącznik stabilizatora. Przedni typ A. Nie, to jest typ B. Dobra, dajemy seteczki. Nie, 88%. Oj, nie, nie, drążek kierowniczy. Razy 2. Kupimy od razu ze 4. Żeby mieć jakieś w zapasie. O Jezu, amortyzator dwuwahaczowy. Amortyzator dwuwahaczowy razy 2. I do takiego musimy mieć jeszcze sprężynę. Sprężyna przednia. I tu jeszcze drążek, nie? Bodajże od razu do dorzucenia był. Końcówka drążka. Też powinniśmy sobie dużo kupić, żeby mieć na przyszłość. Cyk, od razu z 10. Dobra, amortyzator. Co ja jeszcze potrzebuję? To od amortyzatora. Ograniczny górny użytek amortyzatora przedniego chyba, nie? To jest coś takiego. I teraz możemy zrobić połącz części. Dokładnie, musimy zrobić sobie te dwa amorki. Połącz części, proszę bardzo. Będziemy mieli dwa dwuwahaczowe amortyzatory zrobione. Dobra, to mamy. Teraz z drugiej strony od razu podłączmy część rzeczy. Drążek kierowniczy. Końcówka drążka. Łącznik stabilizatora. I amortyzator dwuwahaczowy. I z drugiej strony to samo. Proszę bardzo, opona sportowa. Pytanie, co my tu będziemy potrzebowali właśnie przy tych oponach. Też musimy kupić od razu 4. Dolne ramię wahacza typ B. Dolne ramię wahacza typ B. Razy 2. Powiem, tak, mam jeszcze kilka tulei, ale kupię od razu 10. W razie W. Bo tu kolejne 4 oczywiście zlecą. Amortyzator dwuwahaczowy tył. Amortyzator dwuwahaczowy tył. Dwukrotnie. Pewnie trzeba będzie ogranicznik. I pewnie jeszcze sprężyna tylna razy 2 do kupienia. Więc od razu to sobie zróbmy. To jeszcze dołóżmy. Ok, zróbmy od razu koło zamachowe. A koło zamachowe nie mogłem tu kupić. Mogłem docisk sprzęgła na pewno kupić. Sprzęgł. Docisk, tarcza, sprzęgła. Koło zamachowe. I to tak, koło zamachowe, dobra. Ciekawostka jeszcze, druga, od Macieja Wojnara. W Norwegii pewien taksówkarz od 91 roku zrobił swoim Mercedesem 300 diesel, uwaga, 3,4 miliona kilometrów. Co najlepsze, silnik nie był wymieniany i nie miał żadnych poważniejszych usterek. Taksówka dalej funkcjonuje, nabija kolejne kilometry. Pozdrawiam. A dziękuję, pozdrawiam. Ty, to w sumie mega dużo, nie? Na to wychodziło. O, jaka tarcza sprzęgła. Jaki docisk sprzęgła. Jeszcze miałem jeden w zanadrzu do tuningowania. Jak było łożysko dociskowe jeszcze. Łożysko dociskowe sprzęgła, żeby mieć na zaś. Jakieś i skrzynia biegów V. O, ja dupia. Skrzynia biegów. A, tu nie ma, dobra, to V6 TWR po prostu. Skrzynia biegów, cyk. No ale klocowata taka, nie? Jeszcze jakby skrzynia biegów kuźwa była jakby stuningowana. Rozrusznik V8, a tu? Rozrusznik. Nie. Dobra, to elektronika. Rozrusznik V8. Dobra, szybko, mamy to. Półoś typ B, mamy coś takiego? Nie.
O, pół oś. Typ B razy 2. Co najmniej. Dobra, półośki żeśmy śmignęli. Tutaj jeszcze półośki. I te amortyzatory znowu musimy zrobić, kolejne. To jest chwila roboty i mamy, na szczęście. Więc to nie jest żaden problem. O, w teorii też trzeba byłoby kolejne rzeczy porozłączać, żeby w sumie móc je sobie robić dalej. Czy je ponaprawiać nawet. Mamy pewnie jeszcze trochę sporo takich rzeczy, które można byłoby rozłączyć i móc je właśnie wykonywać. No co nam tu zostało praktycznie z tej strony? To, no tu nam pokrywy stopy na pewno zostały. Pokrywa stopy. Możliwe, że jednej zabraknie. Albo mieliśmy jakieś w zanadrzu chyba. Mam wrażenie, że jedną zdupiłem. Możliwe, że nawet tak było, ale... ale mieliśmy w zanadrzu. Miska olejowa V6, na pewno mam. V6 TWR. Miska olejowa, jest. Zmontujemy. Pięknie, miska olejowa już jest. Opony sportowe, koła musimy tutaj zamontować jakieś. Jaka wielkość, jakie co tak naprawdę. Chciałbym rozdzielić części. Felga retro. Tu jest, czekajcie. Felga XJ220. Dobra, zrobię sobie fotę, żeby wiedzieć, na czym stoimy. Cyk. Dobra, mam fotę. Dobra, to teraz tak, musimy kupić przede wszystkim opony. Opony sportowe, ilość 4. Wielkość to jest 17. O, szerokość 255. I profil 45. Coś takiego. I do tego, gdzie są fele, fele. XJ, XJS, XJ220B, XJ200, o kurcze. To jakie my mamy? To mogą być jakiekolwiek, myślicie? O, jakbym chciał coś rozłączyć. Takie z jasnym tym, no właśnie, tylko A czy B. Możemy kupić dwie takie, a dwie takie? No bo czemu one się różnią? Dobra, kupimy 4. Wielkość 17. ET0 i to jest chyba tyle, tak? Co mieliśmy tutaj do wyboru. Kupimy te części, zobaczymy. Zamontuj, cyk. Niby idzie zamontować, a czy będziemy mogli to zamontować zaraz na samochód? No tego się zapewne za moment dowiemy. Czekajcie, to od razu tak robimy, wyważ. Minigierka do wyważania kół. Dobra, zdejmujemy, kładziemy nowe. Wyważarka. Zdejmujemy, zakładamy. O, nie, 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 nie. Musimy to zdjąć. Tam coś było nie tak. I to Felga Classic. To nie, to są dwie rzeczy źle zrobiliśmy. Czyli nie mogą być chyba cztery, na to wychodzi. Felga Classic, Felga Classic, Felga... Ej, myśmy złe zrobili. O kurczę, czat, myśmy złe rzeczy zrobili teraz. Opona sportowa, wchodzi. A czemu Felga Classic, a nie ta Felga, którą ja zrobiłem przed chwilą? Co tam było nie tak, jakby... jest ET0. Jest 17 wielkość. Dlaczego nie mogłem... A, czy ja po prostu źle wybierałem? To jest też taka szansa, że po prostu źle sobie wybrałem, nie?
Jeszcze raz, let's go. W robieniu tych kółek. Czekajcie, mea culpa, coś żeśmy tutaj zamontuj. Nie Felga Classic, tylko Felga ta. Dokładnie, i teraz mamy cztery, o, od nowa. Po prostu felgi złe wybierałem, wiecie, ja po prostu z przyzwyczajenia już leciałem pierwsze lepsze. A dopiero teraz sobie przypomniałem, że jak chcę inne felgi, no to wiadomo, no trzeba. Trzeba je w ogóle tu znaleźć, gdzie je kliknąć. I teraz trzeba je wyważyć, no. Ja dupie, ale żeśmy zrobili maniane, powiem wam. No, odwaliliśmy maniane fest. Cyk. Montaż, felga XJ. Cyk. No i wyważamy. Dobra, i tu chyba wszystkie. I tu jeszcze jedna do wyważenia została. Ja dupia, no ale żem się. Już sobie tak myślę, co jest nie tak z tym samochodem. Opona sportowa, cyk. Okej, okay. O, ładnie wygląda. Powiem wam, no nie ma to tamto. Wygląda to bardzo dobrze. Dobra, nalepka piękna poszła. Cyk. I jeszcze tutaj, opona sportowa. Numer 4. Dobra, mamy to. Co nam zostało w takim razie? Uzupełnienie płynów na pewno. I czy coś jeszcze? No oczywiście wszystko co na zewnątrz jeszcze w tym samochodzie nam zostało do zrobienia, powiem wam. No myślę, że ten samochód dokończymy sobie w kolejnym odcinku. Aczkolwiek teraz go jeszcze, wiecie, zanim go stuningujemy jakby karoserię mu, przemalujemy go i weźmiemy może jakieś kolejne rzeczy, to myślę, że można jeszcze za ten czas dlać mu płyny i po prostu przetestować go pod względem, wiecie, o, już jest zysk 103 tysiące, ja dupia. I sprawdzić po prostu go pod względem osiągów może. Jak to wygląda? Dobra, czyli co, możemy dolać płyny. Wydaje mi się, że jeździć powinien już, a wyglądać dopiero będzie od kolejnych odcinków. Także zróbmy mu jakiś podstawowy teścik do jeżdżenia i później wszystko już wyjdzie na kolejnym odcinku. Jaki w ogóle chcielibyście, jaką rzecz żebyśmy robili w kolejnym odcinku? Samochód ze złomu, samochód z aukcji, może jakiś inny rodzaj samochodu? Piszcie śmiało w komentarzach pod filmem. Co teraz inwestujemy kasę, czy właśnie samochód z szopy był fajny, bo tam nigdy nie wiemy co się trafi tak do końca w tej szopie, a czasem wychodzą naprawdę niezłe rzeczy. Dobra, tu musimy jeszcze wlać, no ale ten silnik wygląda fenomenalnie, masakra, powiem wam, naprawdę ładnie to wygląda. Dobra, to mamy i teraz tak. Korek oleju. Chyba nic nie powinno wypadać. Wlewamy ile się da. A to, ta rura olejowa przecież. No tak, to prawda. To była rura oleju. Tu się rurą, pieprzoną rurą to wlewa. Wszystko jak coś. Dobra, z ciekawości sprawdźmy czy możemy go uruchomić. Możemy go przestawić na przykład na ścieżkę diagnostyczną i nim pojechać na niej. Czy nim pojechać na niej? Dobra, ścieżka pokrywa silnika. Aha, pokrywy silnika nie dałem. Czekajcie, jest taka szansa, że od góry nie dołożyłem jakiejś części. Czekajcie, gdzie tu w ogóle jest pokrywa silnika? A to! No tak. Te takie śmieszne pokrywki, co były dwie. Czekajcie, pokrywa silnika V6. V6 TWR. A w felgach, no V6 TWR pokrywa silnika.
Dobra, czy coś jeszcze jest, czego nie dodałem do tego samochodu? Nie wygląda na to, ale zobaczmy. O, klipsy typ B, ja dupia, ej, czekajcie, czekajcie. Gdzie te klipsy typ B teraz? Do czego w sensie klipsów bra... A, już chyba wiem. Do tego? Do tego, klips typ B. I tu chyba drugi jeszcze jest potrzebny, nie? Klips typ B. Klips typ B. Nie wiem, kupię tych klipsów od razu przy okazji. Dobrze, że przynajmniej wiedziałem, do czego mi ten klips był potrzebny. To jest plus grania już trochę w tę gierkę. Dobra, jeździ ten samochód. I to jest plus. Dobra, wszystko 100%, ładnie, pięknie. No, ale cały tuning, jeszcze jazda próbna będzie w kolejnym odcinku, także ja dziękuję na dzisiaj za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć.